Kiedy tylko dowiedziałam się, że zostało wydane, zaraz napisałam do wydawnictwa Marginesy z prośbą o egzemplarz do recenzji. Czy było warto? Zapraszam na kilka słów o słonecznym mieście Tove Jansson. Tove Jansson znana jest chyba każdemu jako mama muminków, czyli autorka kilkutomowej sagi o rodzinie fińskich troli i ich przyjaciołach. Muminki zajmują zasłużone miejsce w kanonie literatury dziecięcej, ale sięgają po nie nie tylko dzieci, a również dorośli. To dlatego, że jest to jedna z tych książek, która pod warstwą akcji kryje kopalnię sensów i aluzji. I w zależności od tego, w jakim wieku jesteśmy, albo raczej w jakim momencie życia sięgniemy po lekturę, możemy te sensy odkrywać, albo i nie. I to jest dla mnie przejaw prawdziwego talentu pisarskiego, wartego poznania, dogłębnej lektury i właśnie dlatego zdecydowałam się lepiej poznać twórczość Tove Jansson. Pierwsza okazja do przeczytania książki Tove Jansson innej niż Muminki nadarzyła się nie tak dawno, kiedy wygrałam w konkursie Córkę rzeźbiarza, też zresztą wydawnictwa Marginesy. Mówiłam już o tej książce przy Try a Chapter Tag i zresztą ona była u mnie na pierwszym miejscu i to ją zdecydowałam się kontynuować. I to głównie ze względu na przepiękny język. To jest niby narracja z punktu widzenia dziecka, które opisuje swoje dzieciństwo i swoje przygody, ale bardzo poetycka i naznaczona jakimś takim mądrym smutkiem. Mam wrażenie, że ta książka ukrywa przede mną wiele ważnego i wzywa mnie do ponownej lektury i odszukania tych wszystkich dodatkowych sensów i treści. I znowu poczułam się trochę jak przy Muminkach, chociaż klimat przesunął się tutaj z akcji i przygody na nostalgię i refleksję. Wtedy zakochałam się w pisarstwie Tove Jansson. Kiedy tylko dowiedziałam się, że wyszło pierwsze polskie tłumaczenie innej książki Tove, ubłagałam Marginesy, żeby przesłały mi egzemplarz do recenzji. Nawet nie zawracałam sobie głowy tym, żeby sprawdzić, co jest w opisie tej książki. Wiedziałam tylko, że nie jest to pozycja dla młodego czytelnika. No i potwierdzam, nie jest. Powstanie Słonecznego Miasta zainspirował wyjazd Tove i jej partnerki na Florydę, do miasteczka St. Petersburg, żeby zobaczyć zacumowany tam udostępniony zwiedzającym okręt ze słynnego filmu Bunt na Bounty. Ale to nie okręt, a aura samego miasteczka i jego mieszkańcy tak zafrapowały Tove, że postanowiła tam zostać dużo dłużej niż planowała. Co ją tak zachwyciło? W St. Petersburgu pracuje więcej fryzjerów niż gdziekolwiek indziej. Specjalizują się oni w układaniu drobnych, puszystych loków z cienkich, białych włosów. Setki starszych pań wędrują pod palmami z białymi, kędzierzawymi głowami. Panów jest tu niewielu. W pensjonacie każdy albo ma swój pokój, albo dzieli go z drugą osobą. Niektórzy mieszkają w tym jednostajnym, zbawiennym klimacie tylko przez chwilę, ale większość przez cały czas, który im pozostał. Nikt nie choruje. To znaczy nieobłożnie. Takie rzeczy załatwiane są niesłychanie szybko przez karetki, te zaś nigdy nie jeżdżą na sygnale. Między drzewami krąży sporo wiewiórek, nie mówiąc o ptakach, a oswojone są do granic bezczelności. Wiele sklepików oferuje aparaty słuchowe i inne udogodnienia. Na każdym rogu anonsuje się w jasnych, wesołych barwach natychmiastowy pomiar ciśnienia, wszelkie informacje na temat emerytur czy kremacji, a także udzielanie porad prawnych. Ponadto dołożono starań, by oferta wzorów robótek na drutach, gier planszowych, materiałów do wyrobu broszek i tym podobnych była jak najbogatsza, a obsługa przyjazna i pomocna. Wędrujący esplanadami w stronę morza lub w górę ku parkowi miejskiemu nie spotka tu żadnych dzieci, hipisów ani psów. Słoneczne miasto. Miasto emerytów. Miasto domów spokojnej starości. Poczekalnia dla umierających. Ale czy na pewno? Pensjonariusze Butler Arms rzeczywiście są emerytami, ale ich starość bynajmniej nie jest spokojna. Na 200 stronach autorka umieściła korowód wspaniale wykreowanych postaci. Jest na przykład pani Morris, która w pierwszych dniach swojego pobytu miała chore gardło i nic nie mówiła, więc teraz jest uznawana za aspołeczną. Jest bardzo nieśmiała, przypominająca ryjówkę panna Peabody, która kocha się w wielkim artyście. Jest potężna nestorka wielkiego żydowskiego rodu, pani Rubinstein. No i rodzynek w tym gronie, czyli nieokrzesany, niedbający o higienę, trochę złośliwy pan Thompson. A to tylko kilka pierwszych foteli bujanych na werandzie.
Każdy z tych bohaterów jest niepowtarzalny i niebanalny już sam w sobie, ale to dopiero w relacjach pokazuje prawdziwą głębię swojego charakteru. I to właśnie te relacje i wspólne, a czasami samotne we wspólnocie, przeżywanie starości jest osią tej powieści. Staruszkowie będą spotykać się ze sobą nawzajem, ale też z dwójką przedstawicieli młodego pokolenia, czyli piękną pokojówką i jeżdżącym na motorze kasjerem ze statku Bounty. I te właśnie relacje będą obfitować w małe prawdy na temat człowieka i jego potrzeb. Nie będę opowiadać, co dzieje się w Słonecznym Mieście, dlatego że to nie jest książka, w której prowadzi nas wartka akcja. Nie o wydarzenia w niej chodzi, ale raczej o nastrój. O taki nastrój oczekiwania. I czytelnik, tak samo jak bohaterowie, pozostawiony jest w takim jakby zawieszeniu i nie może mieć pewności nawet co do najbliższej przyszłości. I znowu, tak jak bohaterowie, czytelnik powinien po prostu jak najlepiej wykorzystać to, co dostaje. Tuve Jansson moim zdaniem bardzo wnikliwie przyjrzała się starości, która jest trochę nudna, trochę smutna, trochę straszna, a trochę śmieszna, ale przede wszystkim przepełniona życiową mądrością i taką zwykłą ludzką potrzebą szczęścia. I taka jest właśnie ta książka. Czasami bardzo zabawna, jak na balu w klubie seniora, gdzie wywieszano komunikat "tańczysz na własne ryzyko". Czasami smutna i przejmująca, jak przy pisaniu listu do syna. Zwykle śmieszno-gorzka, ale zawsze prowokująca do przemyśleń i poszukiwania sensów ukrytych na pewno gdzieś między słowami. No i znowu poczułam się trochę jak przy Muminkach. Marginesy zdecydowały się wydać Słoneczne Miasto razem z inną powieścią Tuve Jansson, a właściwie nowelą, Kamienne Pole. I moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że te dwie historie ze sobą korespondują. Tutaj też mamy bohatera w zaawansowanym wieku, który spędza czas na emeryturze i chcąc nie chcąc dokonuje pewnego rozrachunku z samym sobą. Jonasz wbrew swojej woli dostaje zadanie napisania biografii niejakiego Y-ka. W tym celu razem ze swoimi dwiema dorosłymi już córkami wyjeżdża do letniego domku i będzie starał się zrobić wszystko, żeby jakoś wymigać się od tej pracy, ponieważ nie darzy szacunkiem głównego bohatera i uważa, że nie jest to dobry materiał na interesującą dla czytelnika książkę. To jest bardzo gorzka opowieść o relacjach rodzinnych i postrzeganiu samego siebie. Okaże się, że Jonasz ma o sobie zupełnie inne zdanie niż jego otoczenie, że pewne rzeczy inaczej zapamiętał, a niektóre nawet z pamięci wyrzucił. Dodatkowo Tuve Jansson pokazuje nam pisarza i jego proces twórczy. Żmudny, okupiony stresem i niemal fizycznym bólem. To nie jest lektura, która poprawiła mi humor, ale taka, która zasiała we mnie ziarno niepewności i sprowokowała do przemyślenia pewnych spraw. No i znowu poczułam się jak przy Muminkach. Zbiór Słoneczne Miasto to na pewno nie jest lektura dla każdego. Jeśli szukacie przyjemnej, miłej lektury na leniwe popołudnie, to lepiej sięgnijcie po coś innego. Jeśli zasypiacie nad każdą książką, w której co kilka stron nie ma szalonych zwrotów akcji, to też lepiej sobie darujcie. Jeśli macie ochotę przypomnieć sobie uwielbianą przez wszystkich historię o fińskich trollach, to... No może nie będzie tak wesoło i przygodowo, ale moim zdaniem pobrzmiewają tutaj echa książkowej Doliny Muminków. Poza tym, jeśli szukacie intrygujących bohaterów, macie ochotę przeczytać coś niebanalnego, co skłania do myślenia i jest napisane naprawdę świetnym stylem, to polecam. Być może wy też poczujecie się trochę jak przy Muminkach. Bardzo dziękuję wydawnictwu Marginesy za możliwość przeczytania tej książki i podzielenia się z wami moją bardzo pochlebną opinią. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć!